and we are in the middle of a very, very tough period with many matches in short time. You're not going to play perfect football all the time. Today, we didn't play to our best level. If we had done, we would have scored 2 or 3 goals in the first half. But we were solid. We had the focus, we had the discipline, we had the patience. And most importantly, we had enough quality to win the match. The second goal we score is super goal. Orlando's run and pass and Andre's touch and finish is top quality. So we had enough with Marek's header from the corner as well. We had enough to win the match, even though we were not at the best level. And you have football matches like that. There will be no football player who will go through a long season as we do and have matches where you don't play super football. So I'm very happy for the players, for the staff to achieve a goal to go through to the Europa League playoff rounds is fantastic for this club. That is what we need. And it was not easy because Metalist has European experience and some very, very good players. Trabzonspor has a budget that is 3 times or 4 times or 5 times or 10 times ours. And Lokeren is one of the better teams. Not because they have these super, super players, but as a team, they're a very good team. And for us to win these matches is very, very good. Michał, co było trudniejsze? Wygranie tego meczu czy awans? Myślę, że wygranie tego meczu, bo straciliśmy pierwszy raz tutaj w Lidze Europy bramkę. Też u siebie, dlatego tutaj podniesienie się po 1-0 na tym poziomie, no myślę, że to jest bardzo fajna sprawa i taka siła zespołu, że możemy po straconej bramce szybko odrobić straty i myślę, że trener również będzie z tego zadowolony. Na trybunach było dużo przedstawicieli z zagranicznych klubów, o ile trudniej się grało? Myślę, że nie było tak trudno, nie myślałem o tym. Ponieważ wszystkie mecze praktycznie przychodzą różni skauci, menedżerowie z różnych klubów. Nie tylko po tym meczu mogą jakieś opinie na mój temat sobie zapisać w notesach, ale również po innych. I zawodnika nie ocenia się też po jednym spotkaniu, tylko po naprawdę wielu, wielu. A jak się czujesz, gdy otwierasz rano gazetę i widzisz znowu spekulacje na swój temat, że gdzieś na zachód przenosiny i tak dalej, to nie jest irytujące? Nie, to jest normalna część pracy. Myślę, że ludzie, którzy są, interesują się piłką nożną, na pewno lubią poczytać właśnie interesujące rzeczy, jakieś tam plotki o transferach, dlatego dziennikarze umieszczają to w gazetach. Staram się tego nie czytać i bardziej zwracać uwagę na te ważniejsze rzeczy. A myślisz, że jesteś gotowy na wyjazd do silniejszej ligi w tym momencie? Na razie się na ten temat nie zastanawiam. Analizuję sobie każdy mecz tutaj w europejskich pucharach, bo to jest tak naprawdę fajny wyznacznik na przyszłość. I zobaczymy. No, na razie okienko jest zamknięte, dopiero otworzy się 1 stycznia. Wtedy będziemy się zastanawiać, co dalej. Dobra, to załóżmy, że jesteś prezesem zagranicznego klubu. Wydałbyś na siebie 5 milionów? Myślę, że tak. Tak? A to teraz powiedz dlaczego? Dlaczego? No, jestem młody, na pewno mam sporo już tych spotkań w Lidze Europy, dobre doświadczenie. To są różne ważne rzeczy, żeby przejść do klubu. Na pewno trener musi mi chcieć, jak i również odpowiednia taktyka dla drużyny, żeby wkomponować mnie w zespół i to jest bardzo ważne. A sam transfer... Możliwe, że jest jakoś tam formalnością, chociaż często to również jest problem. Ale ważne, żeby tą decyzję dobrze podjąć, do którego klubu chce się iść i zobaczymy. No, wiem, że dużo się teraz na ten temat mówi, ale dopiero myślę w nowym roku dowiemy się, co będzie ze mną. A jakbyś miał wybrać jakąś ligę, to do jakiej byś chciał przejść?
angielskiej. Angielskiej. Czemu? Bardzo prestiżowe rozgrywki, bardzo wyrównana liga, grająca tydzień cały czas do przodu, tak jak ja lubię. Bardzo wysoki poziom. Bardzo wysoki poziom oczywiście i myślę, że tam mogę się dalej rozwijać, bo tego na pewno będę chciał. Okej, okay, super, dzięki. Spodziewałeś się, że dzisiaj wyjdziesz w podstawowym składzie? Zwłaszcza, że ostatnio Orlando Sam ma bardzo dobrą passę. Po roszadach w meczu z Ruchem Chorzów tak. Już wiedziałem, że jest taka szansa, że wejdę w pierwszym składzie. A ten awans to jest zaskakujące, że tak szybko wam się udało? 4 mecze, 4 zwycięstwa? W pewnym sensie i zaskakujący, ale z drugiej strony patrząc, żeśmy zasłużyli na ten awans w pełni. Wygraliśmy 4 mecze z rzędu, 12 punktów. Który mecz był najtrudniejszy? Myślę, że tutaj pierwszy z Lokeren i później z Trabzonem na wyjeździe. A dzisiaj nie? Musieliście gonić w końcu wynik? Musieliśmy gonić, ale wygraliśmy. Szliśmy po swoje 12 punktów. What happened between the 60 and 80th? That is football. I don't think Metalist had too many chances, but at the same time in that period we lost a little bit of the grip of the game and we're not able to play. And that's why we also wanted to make a few changes with Orlando coming on and with also with Kosa. So Kui did well, but he got a little bit tired, and Marek as well, you know, he was fresh and scoring a goal, but also he got a little bit tired. They played a lot in the last few weeks and months, and one thing is the physical, another thing is the mental, to be able to have your mental strength to be top level every day, every week, twice a week, even if you don't play 90 minutes, you are on the bench, or you play 30 minutes, you play 45 minutes, you have to be 100% sharp. It's like a World Cup final every time we play for footballers. You think about Olympic champions, they work 4 years to participate in Olympics. So they work, and then they get to the Olympic final, and then they're like this. We have an Olympic final every week, twice a week. That is how we feel. And of course, that mental pressure is there, but at the same time, it's something we like and we enjoy, so it's easy to work with it. But it's this time of the year, this time of the season, there will be some games like this. I'm just happy we are able to be solid and win these matches. And then we know we can play better. We know we have players who can come back. You are out of this team as well, who can also make a difference for us. So we are happy with the way things are going at now. And we really, really want to win on Sunday against Poland, because if we do that, this break from the last international has been perfect. So that is the goal now.